premierze Tusk, słyszy mnie pan? Nie jestem światowym kryzysem, jestem Polką. Nie jestem ciemniakiem, jestem Polką. Nie jestem obciachem, jestem Polakiem. Nie jestem dziurą w drodze, jestem Polakiem. Nie jestem antypolski, jestem za Polską. Panie premierze Tusk, panu już dziękuję. Czas na odważne decyzje. Dzisiaj rozpoczęliśmy tą pierwszą część informacyjną. Tutaj w Warszawie, w kinie Femina, zaprezentowaliśmy spoty wyborcze, zarówno telewizyjne, jak i radiowe, w których dajemy głos Polakom o tym, aby powiedzieli o tych wszystkich sprawach, problemach, o których każdego dnia rozmawiają w swoich domach. Chodzi o to, aby zdiagnozować obecnie sytuację, która jest, a w kolejnych tygodniach, kolejnych dniach zaprezentujemy już ciekawe propozycje, które, jestem przekonany, pozwolą tymi problemami się uporać w przyszłości przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Uzgadnialiście, pytaliście republikanów, z których czerpiecie kampanii także? Prawo i Sprawiedliwość było, jest i będzie partią, której idee republikańskie są bliskie i będą bliskie. Na pewno wzorować się na najlepszych to nic złego.